przysmak gajowego. Aby zrobić pieczeń gajowego, potrzebujemy około kilograma mięsa wieprzowego. My użyjemy łopatki. 3-4 łyżki majeranku. 5-6 ząbków czosnku. Czerwoną paprykę. Sól. Ząbki czosnku kroimy na połówki. Następnie nakuwamy mięso i szpikujemy czosnkiem. Z jednej i z drugiej strony. Naszpikowane czosnkiem mięso nacieramy solą. Troszeczkę nawilżamy olejem. Obsypujemy papryką i obsypujemy, nie żałując, majerankiem. Przyprawione mięso wkładamy do siatki i umieszczamy najlepiej na noc do lodówki. Brytwankę wykładamy boczkiem. Akurat mam tutaj taką fajną brytwankę glinianą po babci. Na boczek nakładamy mięso zamarynowane wcześniej. I także je obkładamy z wierzchu plasterkami boczku wędzonego. Tak przygotowane mięso wsadzamy do rozgrzanego wcześniej na 180 stopni piekarnika. W czasie, kiedy mięso nam się piecze, przygotujemy około 30-40 gram pieczarek pociętych i 2-3 cebule i dodamy je do mięsa po około 30-40 minutach pieczenia. Po 40 minutach pieczenia mięsko nam się już podpiekło, dokładamy do niego pieczarki, cebulę, podlewamy około 1/3 szklanki wody lub bulionu i dusimy jeszcze około 40 minut, zmniejszając temperaturę do 160 stopni. Kiedy pieczeń nam się jeszcze piecze, mamy czas, aby przygotować sos żurawinowy i ziemniaki pire. Przysmak gajowego jest już gotowy. Zaraz go rozporcjujemy i podamy razem z sosem żurawinowym. Życzymy Państwu smacznego!